Witam Was serdecznie, kochani. Dzisiaj zapraszam Was na przekaz Luz de Maria de Bonilla, orędzie świętego Michała Archanioła. Ludu Boży, błogosławię Was, ochraniam Was w imieniu Przenajświętszej Trójcy. Bądźcie miłosierni, bądźcie miłością, tak jak nasz Król i Pan Jezus Chrystus jest miłością i miłosierdziem. Przeżywacie chwile duchowej niepewności, bardzo niebezpieczne dla dzieci niewiasty obleczonej w słońce z księżycem pod jej stopami. Wąż starodawny, diabeł lub szatan prześladuje Was, nie dając Wam wytchnienia i atakuje Was przez utratę wiary i wynoszenie w Was ludzkiego ja. Na dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa poluje demon. Ludzie, nie rozpoznając tego, trwają w wielkim niezaspokojeniu. Wyniośli ponad ludzkie ja, chorzy w swoich własnych resentymentach, które Was utrzymują w ciągłej agonii duchowej z powodu niepewności, niezaspokojenia tym, w czym się znajdujecie, owocem trucizny demona, mającej Was oddalić od naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Siły zła nałożyły Wam knebel, żebyście bali się ogłaszać, że jesteście Bożą własnością przed społeczeństwem zanurzonym w swoim szaleństwie i obojętności. W tym decydującym momencie, w jakim się znajdujecie, momencie poprzedzającym ostrzeżenie, życie codzienne doprowadza Was do zapominania, że jesteście posłani, by świadczyć o swojej przynależności do naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa i do naszej Królowej i Matki i Niebios i Ziemi, co sprawia, że tracicie harmonię z Bożą miłością. Jasność myślenia jest fundamentalna i serce uważne na Boże sprawy jest konieczne, aby nie obierać błędnych dróg. Te chwile są po to, abyście walczyli z samymi sobą i pokonywali swoje ludzkie ja, które doradza Wam, by iść w stronę przeciwną do tej, w którą zostaliście wezwani. Umiłowany ludu naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, bliskość wydarzeń sprawia, że zaganiają jak bydło do zagrody Kościół naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa po to, aby Was duchowo zdezorientować, by wziąć Was jako łup wojenny. Kościół dzieli się właśnie na wiernych magisterium Kościoła i na tych, co wprowadzają Boga fałszywego, całkowicie zmodernizowanego i pozwalającego na grzech. Jest to chwila zażartej walki duchowej i zdecydowana większość tego nie odczuwa, ponieważ nie jest duchowa. Oczekujecie normalizacji najbliższej przyszłości. O ludzie, nierozumni i głupi, nie powrócicie do życia takiego jak wcześniej. Wydarzenia oczyszczające się rozpętały i uderzyły na całą ludzkość. Czas przynagla, choroby otaczają człowieka i są groźniejsze. Znajdujecie się w bagnie i wyjdą z niego ci, którzy są świadomi, że należą do Boga. Każdy dzień przynosi swoje własne próby i wasza wierność Bogu jest nieustannie podawana próbie. Każdy dzień może być ostatnim dniem życia. Wirusy się rozprzestrzeniają i są bardziej agresywne. Śmierć ciągle pojawia się obok życia. Nie chowajcie urazy, bądźcie przebaczeniem. Niepokójcie się, nie porzucajcie nadziei. Zmieńcie się, nawróćcie, bądźcie inni, bądźcie miłością. Twórcy tak wielkiego zła są zadowoleni, widząc zmniejszanie się światowej populacji, zastraszając was tak, abyście potem zgodzili się przyjąć znak bestii. Pilne jest, abyście modlili się za siebie nawzajem i za wszystkich ludzi. Nasz Król i Pan Jezus Chrystus was odkupił od grzechu, jednakże wy musicie walczyć, by zdobyć życie wieczne.
Gospodarka upada i ludzie szaleją na całym świecie z powodu głodu. Przygotujcie się. W miłości Bożej lud Boży się umacnia. Nie lękajcie się, bronię w was w walce. Błogosławię was, święty Michał Archanioł. I kochani, komentarz jeszcze Luz de Maria. Bracia i siostry, w tym wezwaniu święty Michał Archanioł dał mi zobaczyć zegar i zobaczyłam go bez wskazówek ani cyfr oznaczających czas. Zapytałam go i odpowiedział: czas nie jest już czasem. Dom ojcowski jest w pośpiechu, bracia, ludzie nie są świadomi rzeczywistości i ludzkość niesie swą własną hańbę. Kontrola nad ludzkością staje się z każdą chwilą coraz bardziej wyraźna i zniechęcająca z powodu ludzkiej obojętności, która wydaje się być odporna na wszelką próbę. Chwila się zbliża i najniższe ludzkie instynkty wychodzą na jaw wobec wszystkich, a nikt nie reaguje. Nie lękajcie się. Miejmy ufność. Amen. Kochani, to na tyle. Komentarz tutaj jak zwykle wam zostawiam. Dziękuję też za odwiedziny tak liczne na kanale. I kochani, do usłyszenia już niebawem. Pozdrawiam was serdecznie.